Pozmawiamy, myślę, o Czechach w bardzo różnych kontekstach, mając do dyspozycji tak znakomitych gości, którzy mają tak szeroką wiedzę, jak myślę, nie tylko z zakresu sztuki, ale przecież mamy też swoje zdanie na temat Czechów, prywatne, zupełnie gdzieś oddzielone od tego, co robimy na co dzień. Więc myślę, że warto się też zastanowić nad takim bardzo ogólnym odbiorem Czechów, a potem gdzieś tam do dalej sztuki czeskiej. Ja to tak pomyślałam sobie, aby sprytnie, ale tak zupełnie z innej strony zacząć. Jakby mogli Państwo powiedzieć, jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi Państwu do głowy na słowo Czechy? Zaczynając od Pani Dorotki. No niestety, ja tutaj mam spojrzenie profesjonalisty i pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to czeski punkt. A poza tym, no Praga oczywiście, wszystkimi swoimi cudownymi zabytkami, zakątkami i tak dalej. No niestety teraz tu mam turystów, więc to jest moje pierwsze skojarzenie. Proszę bardzo, profesor Maria Wrzęska. Moje pierwsze skojarzenie chyba Kundera. Drugie też jeszcze. A moje skojarzenie to chyba pierwsze małe miasteczka czeskie, szczególnie czeskie, choć morawskie, bo to jest oczywiście ten podział, prawda, na Śląsk, na Morawy, na Czechy, z takimi barokowymi elementami pośrodków tych rynków. Dla mnie bez wątpienia Ołomów, więc w którym się zakochałam. To jest cudowne miasto, przepiękne. Już nie wiem, czy mam tam trochę przydać się do Czechów. Ja myślałam, że Czechów jest coś, co ja chciałam, może wtedy takie, no to bardzo popularne, bo ja myślałam, że Czechów też tak razu i Klamer, więc jakby to też trochę udaje, że my czasami też myślimy tylko o tym takimi highlightami, a pewnie z takich szczegółów i tej większej świadomości, że coś się do niej mamy, ale myślę, że to jeszcze było częścią naszej dyskusji. Tak, bo właśnie myślę, że w takim razie nasza rozmowa będzie przebiegała na bardzo wielu poziomach, bo jak będziemy mówić i o czeskiej sztuce, i o Ołomuncu, i pewnie trochę o małych miasteczkach, ja to muszę przyznać się, że gdyby ktoś mnie obudził w nocy i rzucił hasło Czechy, to pierwsza myśl Krecik, druga myśl to film Ostrzyżyny i to są takie dwie rzeczy, które od razu przychodzą mi do głowy. A tak naprawdę jest to taki dobry punkt wyjściowy, żeby zacząć rozmowę o tym, dlaczego tak naprawdę Czechy, które są tak, i Czesi, którzy są tak bardzo nam bliscy, jeżeli chodzi o dystans, są tak naprawdę bardzo dalece. To jest pytanie o obrzeża i to jest pytanie też o to, dlaczego ta kultura czeska jest tak naprawdę mniej interesująca niż ten taki kulturalny, czy też związany ze sztuką mainstream. Ja myślę, że Michał Gurdziński może śmiało nam tutaj roztoczyć piękno tych różnic. Tak, ja rzeczywiście od wielu lat już się interesuję tą sztuką Europy Środkowej, czy sztuką środkowoeuropejską. Przyznam, że jest to sprawa dosyć trudna, dlatego że właściwie wszyscy moi znajomi zajmują się tym słynnym, sławetnym, wielkim zachodem. Nawet taka grupa powstaje właściwie nieformalna, oczywiście się śmieje FAN, czyli Francja, Anglia, Niemcy. I mam wrażenie, że również w programach nauczania, czy to różnych filologii, myślę o filologii polskiej, z której przede wszystkim pochodzę, czy to w historii sztuki, mówimy zwłaszcza o tych kanonach literackich czy kanonach artystycznych, w ramach których właściwie sztuka ziem czeskich, ziem słowackich czy węgierskich no nie funkcjonuje, bądź funkcjonuje minimalnie i dopiero teraz, gdzieś prawda, w tej perspektywie postkomunistycznej zaczynamy siebie wzajemnie odkrywać. Oczywiście wiedząc od dawna o tym, że jesteśmy tak blisko siebie, prawda, że jesteśmy swoimi sąsiadami. I mam wrażenie, że jesteśmy wciąż na początku jedynie. No, to jest chyba, jak myślałam sobie, w takim kontekście historycznym, szczególnie naszym polskim, gdzie
byliśmy bardzo długo zamknięci, gdzieś oddaleni, oddzieleni od tego świata zachodniego. I właściwie te obrzeża o tyle nas nie interesują, o tyle no, były na wyciągnięcie ręki. Natomiast to, czego nie mieliśmy na co dzień, nas fascynuje. Więc dzisiaj wszyscy jeżdżą do Londynu, do Berlina, do Nowego Jorku. Wszyscy się interesują takimi ośrodkami, natomiast gdzieś chyba zapominamy, że wokół nas jest mnóstwo intrygujących zjawisk. Nie mówię tylko w sztuce, bo to chodzi o bardzo ogólne zainteresowanie, jak myślę, także regionem, także społeczeństwem, ludźmi. Zatem być może troszkę jest takich historycznych zarzutów. Ale coś z tego zostaje.
Ale jeszcze są takie, bo ja mówiłam o pracy, ponieważ relatywnie niedawno tam byłam. Są takie elementy, kiedy się jedzie właśnie do takich, wydawałoby się, malowniczych, pewnych zabytków, miast jak Prada, właśnie obleganych przez turystów z zachodu dawnego, że jeżeli się wyjdzie poza to serce Pragi, to zabytkowe serce Pragi i mieszka się na przykład w jakiejś troszeczkę bardziej oddalonej dzielnicy, to powraca jak gdyby, no właśnie nie nostalgia za tamtymi czasami, tylko właśnie jakiś taki nieprzyjemny posmak tej szarości życia, no może nie ubóstwa, ale to jest zupełnie inny standard życia niż to, no co jest może pokazywane oficjalnie, to co się właśnie wiąże z tym dobrze odrestaurowanym centrum zabytkowym i tak dalej, i tak dalej. I mówię, że poziom życia tych ludzi, no jednak nie jest tak jak, no przeciętnie może być ludzie w Londynie i tak dalej, i że ta Praga wcale nie jest taka wielobarwna, zabawna i tak dalej, i tak dalej. I tutaj troszeczkę to jest taki może troszkę takie otrzeźwienie i przypomnienie, że wywodzimy się z tych samych korzeni. To jest właśnie jakieś troszeczkę smutne. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy bardziej zawodowe, to dziwne jest właśnie to, że my jakby nie wykorzystujemy tej Pragi w pełnym tego słowa znaczenia, na przykład w procesie edukacyjnym, to możemy pojechać do Pragi z naszymi studentami, uczniami itd. i na przykład pójść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który świeci pustkami, jeśli chodzi o zwiedzających, a jest tak bogatą kolekcją, że można tam uczyć tylko sztuki czeskiej, czy słowackiej, ale przede sztuki zachodnioeuropejskiej, bo to jest naprawdę rewelacyjna kolekcja, gigantyczna kolekcja itd. Ja gdyby z jakichś powodów nie korzystamy z tego miejsca. To samo można powiedzieć o Brnie czy o Łomucu, o dwóch kolejnych miastach i miejscowościach, które mają znakomite centra sztuki, gdzie można naprawdę zobaczyć nieraz rzeczy, których nie ma niejednokrotnie u nas. To śmiało można było sprawdzić na wystawie, którą organizowaliście bodajże w 2010 roku. Tak, w 2010, ale ja jeszcze cofnę się do 2001, bo tak powiem, no, dawno temu zrobiliśmy wystawę właśnie prezentując te znakomite zbiory, które są w Muzeum Sztuki Wołomucu. To były zbiory, no, zbierane, no nieoficjalnie przez dyrektora Pawła Zatrukala od 1965 roku. To dotyczyło tego drugiego odnotu, tego nieoficjalnego. To była twórczość głównie tworzona na papierach, na papierze, tak, rysunki. I rzeczywiście udało się Wołomucowi w muzeum zebrać 25 tysięcy unikatowych właśnie tych nie mainstreamowych, oficjalnych, komunistycznych przykładów tylko tego drugiego nurtu. Myśmy to pokazali w 2001 roku, to właśnie próbując jakby przełamywać zupełnie brak zainteresowania sztuką czeską. W 2010 wróciliśmy do tematu czeskiego, pokazując już, cofając się, aby pokazać już sztukę epokę od 1870 do 1930. Wystawa nazywała się Domino Siłna Sztuki, kultura artystyczna Czech i Moraw. Do mnie, jeśli chodziło o to, żeby odwołać kursu architektonicznego, który w 1900 roku odegrał znakomitą rolę w propagowaniu nowych trendów w architekturze i sztuce. Ale nam generalnie nie chodziło o pokazanie tych domów miłości sztuki, bardziej o to, co trzymało wspólnie w kulturze i udało mi się. Parę wątków, co jest mikrofonem się dzieje. Wątek pierwszy. Fenomenów czeskich, czyli tak, mówimy czeski, ale nie tylko
była typografia czasem, pokazaliśmy ilustracje, fantastyczne książki, przykłady ilustracji książkowej, które zresztą rozwijamy tu na obecnej wystawie. No i przede wszystkim rozwój, no właściwie dzięki Tonetowi, rozwój koncepcji nowoczesnego wzornictwa, bo przecież udało nam się zebrać znakomity zestaw mebli dla Toneta, dla fabryki Toneta projektowali wszyscy wybitni architekci i artyści tego okresu. Więc wydaje mi się, że to była ta wartość tej wystawy, że zwróciliśmy uwagę na te podstawowe rzeczy, które wcześniej mogły być widoczne. Mogę dodać, bo ta Mika nakreśliła nam te wcześniejsze projekty, ja sobie robię taka piernika, została to pokazana teraz, natomiast poza tą prezentację wniosły ze sobą kluczową wartość poznawczą, na tą prezentację, którą mówimy teraz w Krakowie, to jakby wartością dodaną tych projektów była ta współpraca, właściwie ta współpraca, która nie była jednostkowa, ale okazała się trwała i dowodem na pewno są te dwie wystawy, o których wspomniała Monika i wystawa, którą pokazujemy teraz i z tego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że oczywiście tutaj takiego dialogu pomiędzy instytucjami i po prostu pomiędzy nami polsko-czeskiego jest zbudowane. Jeszcze w jednym stoją, w domu są odtwarzane, chociażby z Karela Goda.
Natomiast sztuka już chyba niekoniecznie, prawda? Się tym tematem zajmował.
problem ze stworzeniem właśnie tak międzynarodowych projektów czy międzynarodowych zespołów, które by pokazywały i sztukę polską, i sztukę czeską, i sztukę węgierską w kontekście właśnie regionu. Bo wydaje mi się, że takie wystawy najbardziej przemawiają jak gdyby do widzów, czy ewentualnie na takich płaszczyznie, że tak powiem, bilateralnych stosunków kulturalnych. Bo w mojej ocenie ciekawe byłoby właśnie pokazywanie recepcji pewnych wątków, nurtów, koncepcji, które rzeczywiście rodziły się w tych zachodnich centrach i ich recepcji właśnie w naszym regionie, ale nie tylko to już w sztuce polskiej czy w sztuce czeskiej, ale właśnie poprzez porównanie, pokazanie, w jaki sposób te poszczególne nacje wypracowywały swoje specyficzne idiosynkratyczne cechy, jakby bazując na tych samych modelach, na tych samych wzorach. Wydaje mi się, że takie wystawy, na przykład jak ta, którą zorganizował w 1986 roku najpierw w Los Angeles, a potem przyjął do Niemiec, do Berlina i do Monachium Timothy Benson, która pokazywała awangardę Europy Środkowej i Wschodniej, była bardzo cenną wystawą. Zresztą jej pozostał to nieświetny katalog i antologia tekstów tego obszaru awangardowych. Tutaj jak gdyby widząc siebie we wzajemnych relacjach i w kontekście Europy Środkowej czy Wschodniej, tutaj też nie ma, prawda, tutaj toczy się ciągle, jak tutaj właśnie pojawiła się mowa, dyskusja, jak my się mamy w zasadzie nazwać, czy jest sztuka Europy Środkowo-Wschodniej, czy też jest sztuka środkowo-europejska, tutaj nie ma żadnej zgodności, ale to się wszystko toczy na poziomie profesjonalnym, w stosunkowo wąskim kręgu badaczy, których interesuje ta tematyka, natomiast nie ma tego wyjścia jak gdyby na zewnątrz publiczności. I wydaje mi się, że tego rodzaju wystawy, gdybyśmy my je robili, tu nie wiem, Warszawa, Kraków, Budapeszt, Praga, czy taka wystawa, która by trafiła w parę miejsc, rzeczywiście, że to by mogło przyciągnąć ludzi i to by ludziom coś pokazało, bo same książki czysto profesjonalne, nawet tak znakomite katalogi jak te, trafią do dosyć ograniczonego na kręgu odbiorców. Znaczy, wydaje mi się, że ta aktywność powinna leżeć bardziej po naszej stronie, bo rzeczywiście tutaj no, łatwiej jest może, nie wiem, wziąć książkę do ręki niż zmobilizować się już na wystawę. Czasami takie mam wrażenie, że nasz wkład tutaj jest powinien być znacznie większy niż na przykład tłumaczy. Natomiast tutaj jest rzeczywiście kolosalny wysiłek organizacyjny, finansowy, to jest piętrzą się różne przeszkody, ale że jest to taki trud, który może dać dobre. No tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o wystawy, to one są raczej rozdrobnione. Pojawiają się chociażby teraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Gwiazdowski, można oglądać artystów rumuńskich z kolei. Można gdzieś sobie powytyczać te ścieżki wcześniej u was w Krakowie wystawa Węgrów, prawda? Też byli Rumunii. Więc można gdzieś sobie poszukać, natomiast rzeczywiście nie było żadnej takiej dużej zbiorowej wystawy ostatnimi czasy, gdzieś oscylującej wokół tematyki tych krajów Europy. Nazwijmy to już przy nim. Nie było takiej wystawy przez nas zorganizowanej. To znaczy przez nas, przez ludzi z tego regionu. To, że Amerykanie go organizują, to można było sobie to tłumaczyć tym, że jeszcze parę lat temu nie mieliśmy pieniędzy i ciągle sobie to w ten sposób tłumaczymy. Ale teraz już są pieniądze, bo można pozyskać pieniądze z Unii, a nadal mamy z tym problem. Ja myślę, że możemy śmiało porozmawiać o tym, co tak pięknie nam się wyświetla w tym momencie, bo możemy także oglądać prezentację tego, co możemy zobaczyć na wystawie w Krakowie. Wejdźmy trochę, ukryćmy ten symbolizm, bo być może okaże się, że równie tak jak teraz tej rozmawiamy, mam wrażenie, tak nieco nam wybrzmiewa z tej dotychczasowej rozmowy, że trzeba jak najwięcej rozmawiać, ponieważ nie ma zbyt dużej wiedzy ani zainteresowania takimi tematami. Symbolizm w Czechach. Otwórzmy ten worek pełen niespodzianek być może, bo ja przyznaję, w momencie, kiedy przyjrzałam się wystawie, to w
gronie specjalistów absolutnie myślę, że ona nawet może wzbudzić pewne, nawet pobudzić wybiegi na twarzy, ale już na pewno w odbiorze takiego człowieka, który interesuje się sztuką, ale nie jest specjalistą, na pewno będzie to odkrycie. Ponad 200 prac z bardzo różnych miejsc. To są prace, które nie dosyć, że w bardzo różny sposób wypływają ten symbolizm czeski, jeżeli chodzi o tematykę i inspirację, to jeszcze możemy zobaczyć bardzo różne odsłony i już materię, w jakiej te prace są zrobione. Rzeczywiście praca tą swoją była dużą przedsięwzięcia, również w historii, która została odpowiedziana ponad 200 obiektów, ale też nowość instytucji i tych poruszających tych udziałów, co powstało, ponieważ to było, to jest właściwie ponad 16 instytucji publicznych, 3 prywatnych, galerii, 5 prywatnych kolekcjonerów, więc rzeczywiście cała ta organizacja i logistyka była skomplikowana i tutaj znowu powrócę do tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli do tej wartości dodali tych kontaktów, czy tej współpracy, no już właśnie bez tych naszych wszystkich partnerów, ta wystawa nie byłaby możliwa bez ich kontaktów, bez ich pomocy, bez ich wsparcia. Zresztą jestem też niezwykle miło, że ta wystawa ma swoją osłonę w Krakowie, ponieważ później ona będzie miała swoją drugą premierę, czeską premierę w Ołomucu. Trochę zmodyfikowanej formie, ale jednak to będzie to mnie cały czas jest sama wystawa. Jeśli jeszcze chodzi o bardzo tej wystawy, zobaczymy. To, tak jak pan powiedział, oczywiste malarstwo, prace na papierze, rzeźby, ale też bardzo bogata kolekcja książek czasów. Idea była taka, by pokazać zjawisko futuryzmu bardziej kompleksowo, znaczy nie tylko w sferze sztuk wizualnych, ale również pokazać przykłady literatury, ponieważ ten symbol również bardzo mocno rezonował na prezentacji w literaturze. Dwa środowiska literackie i artystów plastyków tak naprawdę się przemykały, będą ludziom różnego rodzaju wzajemnych kombinacjach i paralelach. Dwa, że też to jest to okres, zresztą nie tylko typowy, tylko co się w Czechach, ale w ogóle w Europie, narodził nowoczesnej książki. To jest ta synteza słowa i obrazu i myślę, że te prace, które pokazujemy, są tego doskonałym przykładem. Tak, bo możemy się przekonać zresztą, jeżeli tylko ktoś będzie chciał wybrać się do Krakowa, mam nadzieję, że tak będzie, albo przyjrzeć się chociażby katalogowi, to przekonamy się, że dokładnie tak jak w całej Europie, w tym dokładnie czasie powstawały tam wydawnictwa bardzo unikatowe. Takie także możemy zobaczyć u Was, wręcz w wydaniach bibliotekarskich. Tak, mam sporo właśnie egzemplarzy, które jest w tym obrazku kolekcjonerską, ale tak jak mówię, to też jest taki ogólny europejski trend. To są działania prowadzące do odnowy, do odnowy pięknych książek, książek wniosek, rozwoju się na wszystkie ośrodki europejskie, to właśnie na Czechach, ale mamy też doskonałe przykłady w Polsce. Oprócz tego wydań książkowych, na tej wystawie mamy też kilka przykładów paradygmów muzeum-muzycznych. Istotne to jest też z tego względu, że jest to rodzaj takiego panelu, który miał dość dyskusyjnego, wygenerował pewne polemiki ideowe. Mamy kilka egzemplarzy modernistycznego produktu modeli Rebi, ale też tutaj jest dużo tej takiej grafiki tylko kolekcjonerskiej. Dwa egzemplarze takiego wydania pod drugą celą wyświetlone, które powstało w kontrze właśnie tego mainstreamowego modelu Rebi. Tam to za dwie była decyzja, bo tylko kilku egzemplarzy publikowali się, abyście się z tym kolorem modeli Rebi ze swoją. Jest też polski akcent, a tym wystawie jeszcze będzie właśnie o do polskiego akcentu jeszcze chyba przejdziemy, bo porozmawiamy o tych koneksjach, jeżeli chodzi o symbolistów polsko-czeskich. Ale myślę, że czy ktoś z Państwa, drogich moich tutaj, podjąłby się nakreślenia, jak myślę, dosyć nietrudnego, jak i czym była Praga w tamtych czasach artystycznych.
bo gdzieś krążąc po obrzeża zapominamy, jaki to był ośrodek. Czy to był w ogóle ważny ośrodek, jeżeli chodzi o kulturę? Wtedy, kiedy rodzi się tam syn. Przecież była dla Słowaków właśnie prawa. I to
tam kształciły się lata kolejne pokolenia. Jeżeli będę teraz oczywiście ich wymieniać, między innymi Martin Benka i tak dalej, czyli ci narodowi, ci najsłynniejsi artyści słowaccy generacji międzywojennych. Myślę, że rzeczywiście ta Praga odgrywała ogromną rolę na tle całej Europy Środkowej. Była czymś innym niż Wiedeń, jeszcze czymś innym niż Budapeszt, który zawsze pozostawał w cieniu Wiednia. Zawsze dążył do tego, prawda, żeby dorównać stolicy całej monarchii. Nigdy mu się to nie udało. No i oczywiście najbliżej chyba było pracę do Krakowa. Takie mam wrażenie, gdybyśmy taką mapę mentalną spróbowali stworzyć. To ja się nie do końca zgodzę z tym porównaniem do Krakowa. Bo moim zdaniem tak w tym czasie absolutnie nie był tak awangardowy. No jednak Praga skupiała też architektów i artystów wiedeńskich, co nadawało im bardzo awangardowy rys. Natomiast Kraków w tych czasach, no to mimo, że nie jestem z Krakowa, to sobie mogę tak powiedzieć. Ja chciałabym się ciekawe na jedną rzecz, o której tutaj mówiliśmy zresztą z panią Moniką Rybigę przed spotkaniem z państwem. Mianowicie, że zarówno ta wystawa, jak wiele takich wystaw sztuki krajów peryferyjnych i takich gorszych, tak? Takich gdzieś tam po bokach, mimo że Czechy i Praga są w samym sercu Europy i Praga jest wspaniała, to jest to ośrodek peryferyjny, nie oszukujmy się. I że są to, co mnie najbardziej interesuje, bo ja dużo jeżdżę w takich właśnie gorszych krajach i kocham takie wyjazdy muzeum, albo wspaniałe tak się okazują, że jest jakaś wspólnota peryferii. Jest jakaś wspólnota peryferii, która wcale nie daje się tłumaczyć bezpośrednimi jakimiś filiacjami. To gdzieś są właśnie te bardzo dziwne wektory, tak? Wykreślamy jeszcze przed to z tym Hoffmanem, że działanie centrów to nie jest to działanie kamienia przyczynionego wodę, który prawda, daje te okręgi coraz słabsze, ale regularne. Natomiast nie, że to są jakieś bardzo skomplikowane i że jakoś też istnieje wymiana, czy coś niezwykłego się może tak bardzo wyraźnie określić, co sprawia, że ta sztuka peryferii czy prowincji artystycznej ma w sobie wiele wspólnego. I mi się wydaje, że gdyby rysować jakieś takie właśnie geograficzne plany, to można próbować stworzyć właśnie taką mapę filiacji, która by jakby całkowicie omijała te wielkie cele. Znaczy ta sztuka zawsze musi do celu, bo zawsze są te aspiracje. Zawsze są te aspiracje. Zresztą akurat środkowa, no a na Monarchia Wiedeńska jest najlepszym przykładem. Tam ten wielki austriacki, prawda? Tam przybywali artyści zewsząd, to z miejscówkami międzynarodowej, to chyba dało siłę do tego 1900 roku, że tam było tyle różnej bardzo krwi, czego na przykład nie było w Krakowie. Więc to są bardzo skomplikowane sprawy, dla mnie dane fascynujące. To znaczy te zaskakujące podobieństwa, i one nie dają się tłumaczyć na przykład tak, jak mogłoby się wydawać, że to, co łączy tą sztukę peryferii, to jest to, że ona zawsze świeci światłem odbity, że gdzieś jest, prawda, to centrum. Nie, to tak nie jest. To jest znacznie bardziej skomplikowana sieć relacji, zwłaszcza wejście z Skandynawii do 1900 roku. Właśnie tej Skandynawii poza mną. Tam jest wiele innego. No, ale zwłaszcza kiedy bardzo pięknie pokazanego na takiej wystawie już dawno temu przez Roberta Rosenbluma, to się nazywało Światło Północy. I to właśnie była taka Skandynawia zupełnie nieznana dla nas. I to nagle było jakieś poczucie bliskości. Nie wytłumaczałem tych rzeczy, bo naprawdę są to skandynawskie mentalności i uczuciowości bardzo dobrze. Tak, oczywiście, bo w ten sposób wybiegliśmy tematycznie do Skandynawii, bo jeśli co będzie dalej. Wrócimy z tej Skandynawii. Kraje bałtyckie. Kraje bałtyckie, ja już. Panie profesor, jest chętna. To kraje bałtyckie. Mam nadzieję, że mamy czas do 24. Absolutnie. Chciałbym rzeczywiście rozwinąć te wątki, które podsunęła nam pani profesor.
i wrócić jednocześnie na myśl pani doktor. Mianowicie możemy sobie powiedzieć o tym Krakowie, który nie do końca był taki zacofany. Oczywiście Stefan Żeromski w słynnej powieści na rzece. Pan zaczyna bronić tego Krakowa. Nie, ale muszę to dokończyć, proszę pozwolić. Bo ja te paralele wysunąłem Kraków, tak? A więc pozwolę sobie ją obronić w jakiś przynajmniej tak prosty sposób. Mianowicie, oczywiście w książce, w zapomnianej już powieści Żeromskiego Nawracanie Judasza czytamy o błocie, o tym bagnie, które wisi nad Krakowem, które mogło być cudownym miastem, no ale niestety ta ani industria, prawda, tutaj się nie pojawiają bardzo daleko temu miastu, do miasta jako takiego, ale z drugiej strony musimy przecież powiedzieć o Stanisławie Przybyszewskim. Przybyszewski, który wiąże się, prawda, znów ze Skandynawią, oczywiście i Czesi przecie poznali Skandynawię właściwie poprzez Przybyszewskiego. Czyli ten Kraków wcale taki zacofany, prawda, czy zapądziały, jakby powiedział Witkacy, nie był. Przybyszewski, który wraca, prawda, w 1898 roku rozpoczyna współpracę z czasopismem Życie, zmienia właściwie jego strukturę, pisze te swoje wielkie manifesty, konfitele, etc. Właściwie fascynuje Czechów bardzo szybko, prawda, i ci prażanie przecież właśnie z niego czerpią i o tym jest cała książka dr Patrycji Kawalec, właśnie recepcja Przybyszewskiego w Czechach. Więc mam wrażenie, że tutaj oczywiście te konwergencje i dywergencje różne, prawda, mają strony i różne mają dusze, ale zgadzam się właśnie z panią profesor, że są tak niejednoznaczne te wektory, prawda, te kierunki oddziaływań, kierunki porównań, ale mam wrażenie, że właśnie taką komparatystykę powinniśmy zacząć uprawiać. Właśnie ta komparatystyka by nam ukazała bardzo głębokie struktury i mentalnościowe, i pokoleniowe, i wyobraźniowe, które oczywiście miały w sobie i różnice, ale miały w sobie te podobieństwa. I tego mi bardzo właśnie brakuje w dotychczasowej metodologii budowania wystaw w Polsce. Mieliśmy ostatnio w Muzeum Narodowym w Warszawie Europę Jagiellonikę. Mieliśmy oczywiście wiele wystaw poświęconych sztuce współczesnej, rozumianej jako sztuka po 1945 roku, ale do dzisiaj właściwie nie pojawiła się taka wystawa, która pomogłaby publiczności polskiej, prawda, zrozumieć ten materiał, który nie jest zupełnie tej publiczności znany. Znaczy nam myślę, że ogólnie nie jest nam znany, sami się dziwujemy, prawda, patrzymy na tę wystawę, odkrywamy nazwiska, odkrywamy nowe estetyki, nowe dialekty. Mam wrażenie, że gdyby zrobić taką wystawę, symbolizm czeski i symbolizm polski, to mogłoby to zaowocować zupełnie, prawda, innym wydźwiękiem ostatecznym niż to, co się dzieje tutaj. A oczywiście jest to rzecz chwalebna, bo państwo musieli przyjechać do Warszawy z Krakowa. Właśnie mam wrażenie, że Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie jest jedyną instytucją w Polsce, która ma przecież około 40 milionów obywateli, zajmującą się ręcznie sztuką Europy Środkowej. No, na pewno konsekwentnie. Mówię sztuką Europy Środkowej przed 1945. Tak powiedzmy, dla taką historię sztuki, a nie sztuką współczesną. Przyjrzyjmy się, jeżeli tutaj taki trochę głos i ukłon w stronę pani profesor Jelani Kosowskiej. Przyjrzyjmy się tym połączeniom polsko-czeskim symbolicznie. No, bo wspomniany został Przybyszewski, prawda? Pewne analogie do różnych wątków tematycznych, może mniej na płaszczyźnie morfologicznej, ale właśnie podniesienie do symbolizmu. I rzeczywiście myślę, że właśnie zrobienie takiej wystawy, pokazanie polskiego symbolizmu, który naszej publiczności jest stosunkowo dobrze znany, bo to jest taki okres młoda Polska, który jeżeli chodzi o sprzedaż książek, zwiedzanie wystaw, jest dosyć popularny. I właśnie pokazanie czeskiego symbolizmu dałoby nam naprawdę wszystkim i specjalistom publiczności bardzo dużo do myślenia. Na przykład takim olbrzymim zaskoczeniem dla mnie były prace Franciszka Kubki. No my znamy oczywiście, czy koncentrujemy się może na abstrakcji, na publiczności malarstwa, to nam przychodzi na myśl Państwa, oczywiście w Przybylowie, ale jak spojrzysz na młodego Kubkę, no i tu się zaczynają
różne niespodzianki, bo na przykład można robić bardzo interesujący system azjatycki, malczewski, pojawia się wątek zatrutej studni z moich wody, żaby i takie właśnie różne zupełnie nieoczekiwane skojarzenia, ale także pod względem formy klasycznej można robić bardzo ciekawe tutaj, budować ciekawe bardzo konotacje. Myślę, że to ta metoda kontekstualna, która też jest bardzo podobna w humanistyce, dała tutaj bardzo, bardzo dobry rezultat. No to można byłoby próbować rozszerzyć właśnie na więcej krajów. Tutaj wspomnieliśmy, bo to była Skandynawia, no i oczywiście rola Przybyszewskiego to jest bardzo istotna, bo on jak gdyby zaszczepił to zainteresowanie sztuką na Podkradze, ale przede wszystkim w Krakowie, można powiedzieć w Polsce się to tak jest też nie, aczkolwiek na recepcję Bucha w sztuce czeskiej poszła, no nie widać, poszła dalej niż w Polskiej. Polskiej była bardziej ograniczona, no i jeszcze trzeba przyznać Przybyszewskiemu to, że on właściwie był jedyną osobą, która stworzyła taką platformę wymiany pomiędzy Czeszami i Polakami, to znaczy w tym sensie, że rzeczywiście współpracował z Prochaską, no tutaj oczywiście dały o sobie znać jego osobiste fascynacje, na przykład w Czeszczowgoju, bo przecież Prochaska właśnie dzięki Przybyszewskiemu reprodukował rodziny Goi, ale tutaj się to zrodził taki nurt demonologiczny, który właśnie też w czeskim symbolizmie i jakieś jego elementy są także w polskim symbolizmie, więc znowu mamy szereg takich zwolenników, można nawet nie tematów, nie motywów, tylko nawet pewnych takich nurtów, na przykład czeski, polski japonizm, który się temu przyjrzeć, czy jakiś taki prymitywizm, który jest nurtem nikłym, ale bardzo interesujący i ciągnie się to w okresie już międzywojennym. Więc tu jest szereg takich nietkniętych w ogóle zagadnień i tematów, ale wydaje mi się, że one nabierają wyrazistości właśnie wtedy, kiedy widzimy je w troszeczkę szerszym kontekście. I tutaj pani profesor Poprzęcka tutaj mówiła, rzeczywiście jest tu jakaś wspólnota na tym obszarze peryferyjnym, czy to właśnie pewnych tematycznych zainteresowań, nawet jeżeli one są w sensie plastycznym, odmiennie trochę opracowywane i całe szczęście, bo właśnie możemy mówić i o podobieństwach, o analogiach, i o różnicach, i o jakiejś specyfice, czy lokalnej, czy narodowej, czy regionalnej, ale dopóki tego nie widzimy jak gdyby obok siebie, to troszeczkę trudno nam jest to wszystko wychwycić. I to samo dotyczy, no właśnie, ten punkt, tak jak pani redaktor mówiła, to jest to kwestia Czech, to są Węgrzy, to są właśnie Łotysze, to są Litwini, to są Estończycy, to są wszystko nasi sąsiedzi, których sztuki my nie znamy. No, oczywiście to właśnie literatura czeska, czeski film, dalej, to jest coś, co nam jest bliskie, ale tutaj już nie, jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, to to jest rzeczywiście dla nas po prostu no, czarna dziura i wstyd, po prostu rzeczywiście wstyd. Ale tak jest i dlatego właśnie mówiłam o tym, że inicjatywa leży na węgla. Jeśli mogę, ja tylko pragnę dodać właściwie na marginesie, że tak naprawdę ta metodologia nie jest żadnym odkryciem, prawda? Nie jest żadną nowością. To się robiło już od dawna i czyni się to cały czas i na Zachodzie, i również na Wschodzie, bo jakkolwiek to zabrzmi. Natomiast mam wrażenie, że właśnie w tym makroregionie troszeczkę się pogubiliśmy i uwielbiamy prestiż, uwielbiamy fan, prawda, Francję, Anglię i Niemcy. Dowodem tego są właśnie wystawy w tych no, naszych najsłabniejszych instytucjach kulturalnych. A ta Europa Środkowa, gdyby była właśnie tak, powiedziałbym brzydko, kolokwialnie przeszarkowana, to znaczy gdybyśmy spojrzeli jeszcze głębiej w to, prawda, i te struktury myślowe, struktury formalne, estetyczne, oblogi spróbowali odnaleźć, to rzeczywiście mielibyśmy zupełnie co innego. I dlatego powiedziałem na wstępie naszej dyskusji, że mam wrażenie, że jesteśmy dopiero na początku. Bo tak naprawdę my mamy ten materiał troszeczkę oderwany, prawda, od tego krążenia idei, jak mówił pan profesor. Bo mamy oczywiście symbolizm czeski, prawda, wcześniej mieliśmy do miłośnika sztuki. Tutaj mamy nurty tradycjonalistyczne czy tradycyjne, prawda, w Europie Środkowej i Wschodniej. Mówię o tomie pod redakcją pani profesor Kosowskiej właśnie. Natomiast żądalibyśmy raczej czegoś, co ma się dziać wkrótce, serdecznie już państwa zapraszam do Popradu, do Galerii Tatrzańskiej na Słowacji właśnie. Ma się tworzyć wystawa Tatry, Perła Góry Europy Środkowej.
I tam właśnie ma być to, kolokwialnie powiedziawszy, przeszatkowanie motywów i tematów. 2016 rok. Tak się to nazywa. No, to jest ogromna praca, proszę wierzyć, to jest ogromna praca. Nie mam tego z komentarza. Zagamarków, które trzeba przejrzeć, to jest naprawdę ogromna praca, bardzo trudna. I mam wrażenie, że właśnie brakuje nam osób, mówimy o brakach. Brakuje miejsc, prawda, w których można by wystawiać tę sztukę. I tu się z panią profesor Kosowską zgadzam, że brakuje tych miejsc, no więc czegoż możemy oczekiwać po publiczności, które nie ma, jak oglądać tego. A nie wszyscy będą jeździć do Bratysławy na impresjonizm na ziemiach słowackich. Zapraszam, teraz się dzieje właśnie w Słowackiej Galerii Narodowej. Ale czemu nie jeżdżą do Londynu, jeżdżą do Węgier? Czy nie łatwiej, czy w ogóle nie trzeba odsunąć, prawda, polskiej publiczności tych wystaw, bo przecież do Bratysławy nie pojedziemy i tylko obejrzeć impresjonizm na ziemiach słowackich. A to jest to pytanie, no bo na impresjonizm francuski oczywiście pojedziemy do Paryża, do Pekina, ale chociażby teraz. No nie duży przynajmniej, myślę, że szeroka publiczność, taki, prawda, widz, który przy okazji jeszcze w Paryżu wiele innych rzeczy zrobi, z chęcią pójdzie właśnie na te wystawy, prawda, Machin i Nielson. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie brakuje właśnie osób, prawda? To jest ogromne wyzwanie, myślę, w najbliższej przyszłości nawet, żeby próbować opanować literaturę przedmiotów tych krajów sąsiednich, żeby wejrzeć jeszcze głębiej, nie opierać się tylko na przykład na angielskich, prawda, wersjach. I bardzo trudne to jest na przykład na Węgrzech, dlatego że większość tekstów, 95% tekstów pisanych jest po węgiersku. Po prostu inaczej do tych Węgrów, prawda, się nie da dotrzeć, chyba że poprzez pracowników na przykład węgierskiej galerii narodowej, prawda, którzy znają język angielski, francuski i tak dalej, i tak dalej. I tu się robią trudności różne, komplikacje zgody. Ale myśmy mówili tutaj o czeskim bliźnie, ale musimy przyznać Czechom, że Czesi już wiele, wiele lat temu potrafili czeski kulis znakomicie rozpropagować. W żadnym z naszych krajów, tak powiem, kandydatowego roku wschodniego, przeprowadzono takiej bardzo konsekwentnej akcji w tym względzie, dlatego że oni publikowali swój kubizm przede wszystkim w niemieckojęzycznych książkach, katalogach. Kubizm był pokazywany na Zachodzie bardzo często i rzeczywiście ten kubizm ma swoją markę, ale oni na to zapracowali. Myślę, że moglibyśmy też zapracować, nie wiem, na nasz formizm albo coś innego, tylko że nie wiem, nie ma tej determinacji. Zdolności organizacyjnych czy innego rodzaju. Ale jest też taki przykład, to dosyć zjawisko, jeżeli chodzi o nasze relacje z centrami. Takie mianowicie, że jeżeli nawet w ostatnich latach podejmuje się próby rewizji, jak to się mówi, całych nurtów artystycznych, na przykład symboliką, był taki międzynarodowy projekt, który trwał od 2010 do 2013 roku, za rosyjskie pieniądze prowadzone, który obejmował oczywiście Francję, Holandię, Belgię, no i oczywiście Anglię. No i to miało być nowe spojrzenie, nowa perspektywa, oczywiście rozszerzona i tak dalej, i tak dalej. Ja miałam okazję brać udział tylko w jednej konferencji, tam było szereg konferencji, sympozjów, ze dwie wystawy i byłam jedyną osobą z tego rejonu, która była akurat z referatem na temat polskiego symbolizmu. Nie było nikogo więcej. I w tych wystawach, które zrobiono, no nie ma po prostu nie ma. Nie ma Czechów, nie ma Polaków, nie ma. I to jest zupełnie niezrozumiałe teraz, w 2013 roku, dlaczego się tak dzieje. No. Wychodzi nam z tej perspektywy wielka kultura braku. Ja jeszcze tylko dodam to, zupełnie się krótko. Mianowicie ostatnio rzeczywiście cudowna wystawa, nowa perspektywa, prawda, widzenia Art Deco, zupełnie światowe spojrzenie od Ameryki po Japonię i proszę wierzyć w Paryżu. I oczywiście ani jednego wątku polskiego, ani jednego wątku środkowego polskiego. Coś niesamowitego, to znaczy mam wrażenie, że ja zderzyłem się z takim autoszokiem, zastanowiłem się, o co tu chodzi. W momencie, gdy mnie historycy sztuki utwierdzali, że nasze, prawda, Art Deco jest rzeczywiście pierwszorzędne, powiedzieliśmy, że wszystkie gromy, które zdobywaliśmy, cały program polski i tak dalej, no to była rzecz wybitna, która, jak się okazuje, na, prawda, tych niwach nowego spojrzenia się nie znajduje. No, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę, jak myślę, chociaż
Ale coś to pytanie, dlaczego nie znamy sztuki Czechów? Mamy okazję poznać. Oczywiście to poznano od strony właśnie symbolistów na wystawie Władcy. Ja się chciałam tylko podpytać o jedną rzecz, bo powoli się zdaje się, że musimy kończyć. Ponieważ oczywiście takie nazwiska jak Romucha czy Kubka, to są oczywiste nazwiska, jeżeli chodzi o kojarzenie ich z symbolizmem. Natomiast wystawa prezentuje, i to jest chyba największe odkrycie i bogactwo, całe gro artystów znakomitych, którzy już właściwie naszej publiczności, czy też nawet podejrzanych, które specjalistą są, mniej znani, bądź niektórym nawet w ogóle. Do 7 września to